Siemano widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś jesteśmy oczywiście znowu na Palionowie, widzowie. Tam ostatnio, na ostatnim odcinku budowaliśmy tą piękną szklarnię na górze. I ona naprawdę prezentuje się, znaczy szklarnię, to nie, szklarnia to jest źle nazwane. To jest bardziej taka, no laboratorium to jest, takie porządne laboratorium na Palionowie. Większe o wiele niż to, co było tutaj obok, tutaj właśnie to. Ale to też jest ładne, w sumie bardzo mi się podoba. Jest takie bardzo klimatyczne to laboratorium. No ale tam to jest totalną potęgą. I dzięki tamtemu laboratorium mam nadzieję, że uda nam się pokonać Herobrine'a i o, Milki! Halo, Szczypson, jesteś tutaj, dobrze, że tu jesteś, stary, co się wydarzyło, ty chyba nie wydarzyło? Ubierzesz. Bardzo poważne rzeczy, weź ubierz w ogóle się, po prostu, najlepiej ściągnij, stary, ściągnij buty, bo wypadniesz z butów, chodź szybko. Nawet nie mam butów. Dobra, chodź tutaj szybko, bo to jest bardzo poważna sytuacja. Ale co się stało? Czekaj. Chodź w naszym laboratorium, co się stało? Ej, no, nie, dobra, Emilia, ale ja troszkę wiem, że dobudowaliśmy i... Co nie ty? Chodź tutaj, to nie jestem ja, to nie byłam ja. I chodź tutaj. A, ciekawe. Tak, tak, to nie ja. Ja nawet na odcinku mam nagrane, jak ja tutaj wchodzę i takie rzeczy tutaj się dzieją, stary. Na pewno. Tak. No ale szybko, ja ci serio mówię. Okej. Czyli chcesz zniszczyć nasz dorobek, rozumiem. Nie, nie chcę, ale... Dobra, powiedz mi w końcu, kiedy ściągniesz ten aparat na zęby, co masz na tym skinie? Szybson, ty sobie robisz jaja, tutaj ktoś chciał wybuchnąć tam w ogóle wszystko, nie? Jesteś to ty sobie robisz jaja, bo ty mnie teraz trolujesz. Nie, Szybson, to nie jestem ja, ale kto by chciał na to rozwalić? Dlaczego postawił TNT i nie rozwalił, co? Ha? Ha? Ale skąd mam to wiedzieć? Może to jakieś ostrzeżenie, może od Herobrine'a, co od Herobrine'a, a ty mnie w ogóle obwiniasz, że to jestem ja, tak? No. Wiesz co, Szczypson? Tragedia, naprawdę. Dziełko, ja mam dość. Dejże pokój, bo ja stąd idę, oczywiście. No, dobra, pa. No, cześć. Dobra, to co, już się namyśliłaś? Już idziesz faktycznie? Weź to, usuń go, nie wiem, no kurde, bez sensu. My też się napracowaliśmy, bardzo dobrą grę aktorską masz. No to nie jest gra aktorska. Ej, to jest jakaś skrzynka. Ej, jest książka jakaś. No to czytaj. Czekaj. Nie podoba mi się ten budynek, dlatego usuńcie go, a jak nie wy, to usunie go ktoś z Palionowa, kto mi pomaga. Jest wśród was zdrajca, który bardzo dobrze się ukrywa. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak bezskutecznie próbujecie go odnaleźć. Ha, 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 ha. Zobacz, ej, dobra. Dobra, wierzę ci, że to nie byłaś ty, nie? Wierzę ci jednak, ale... Czekaj, bo tutaj mamy... blok nam zniszczył i patrz, nie mamy bloku. Ej, dobra, ale to słyszałeś, to jest jakiś zdrajca. No i to jest bardzo przerażające. Daj tą książkę, to musi być dowód zbrodni. Dobra, no, mamy dowód zbrodni, to ja bardziej jeszcze TNT w takim razie, bo to też jest dowód zbrodni. No to też, swoją drogą właśnie. Szkoda, że to Minecraft, tak to byśmy odciski palców zobaczyli, kto to tu podłożył. Ej, ale dobra, ej, jest lipa. Dobra, wiesz co? Ja przygotowałem sobie pewną rzecz. Na taką ewentualność. Czułem, że kiedyś mi się przyda to. A ja dzisiaj wydaje mi się, że jest idealny dzień na to, żeby właśnie wykorzystać to, co sobie przygotowałem. Poczekaj tu, ja zaraz tutaj przyjdę i idę się przebrać. Widzowie, ja przygotowałem sobie pewien strój. Pewien strój, który po prostu... Muszę wam pokazać, widzowie, więc ja szybko się przebiorę i zobaczycie, jak się tutaj, prawda, przygotowałem. No a więc witam was, widzowie, ja jako, prawda, Sherlock Holmes, detektyw, prawda, prywatny detektyw, tajny agent, prawda, to ja. Ja się przygotowałem, taki strój mam teraz i to jest idealny moment na to, żeby ten strój założyć, ponieważ jest sprawa do zbadania. Idę do Emilii, o, elektrę ściągnąłem. Lecimy do Emilii, trzeba zbadać konkretnie to miejsce. Emilia, lecę. O, jesteś tu, fajnie, że jesteś. Uwaga. W ogóle, nie? Co jest? Ja zostałem detektywem. Nie, nie mogę. No co? Jest sprawa. Jest sprawa do odkrycia, nie? Dobra, badam miejsce. Tutaj była ta skrzynka? Czekaj, tu była. Naprawiłaś to już? Naprawiłaś to. Uwaga, musimy zrobić tak. Nie tak, nie tak, nie tak. Trzeba... O. Ja nie mogę. No ja chyba nie chcę w tym uczestniczyć, w tej śledztwie. Badam to śledztwo. Ściągamy elektrę. Badam to śledztwo. Widzę, że nie ma odcisków palców na podłodze. Tak się składa. Ale czuję woń. Jaką woń? Czuję woń. Szczypson, ja nie wiem, czy to jest zdrowe to, co robisz teraz. Czuję woń, ale podążam za wonią. Czy ja mogę iść do domu, bo ja podążam. Nie chcę. Wiesz co, tak będzie lepiej, jak pójdziesz do domu. Dobra, daj mi popracować w spokoju, ja się muszę skupić, muszę wytężyć wszystkie moje zmysły, nie? Więc tak. Dzwonię do szpitala, czy mają jakiego szpitala? Ale ja zostałem detektywem!
O nie, ale no to nie, to jest takie w ogóle bez poszanowania do mojej ciężkiej pracy. Ja poświęcam się, zostaję detektywem na Palionowie, kładę się na ziemi, poświęcam się, straciłem woń, zgubił się zasięg, bo mi przeszkodziła, wybiła mnie z równowagi. Dobra, widzowie, mamy zdrajcę na Palionowie. To jest coś, co trzeba, prawda, tutaj, że tak powiem, wyjaśnić sobie, bo bardzo mi się to nie podoba. O nie, kolejny mobiec tutaj. Uś! Dobra, załatwiamy go. Tutaj to wszystko trzeba rozbudować jeszcze bardziej, jak widzicie. To wszystko, że tak powiem, idzie w dobrym kierunku, ale ledwo co zaczęliśmy budować, nagle się pojawia jakiś zdrajca. Mega mi się to nie podoba. Dlatego jesteśmy zmuszeni do tego, żeby na pewno poszukać jakichś śladów. No tutaj śladów żadnych nie znajdę, ale liczę na to, że... O kurczę, nie miałem elektry założonej, prawie sobie zginąłem. No tak nie może być, detektyw nie może się narażać na takie niebezpieczeństwo. To tak w ogóle nie powinno wyglądać. Dobra, lecimy. Słuchajcie, zastanówmy się nad tym, kto może być najbardziej podejrzaną osobą. No szczerze, Emilia jest bardzo podejrzana. Ona jest na serwerze. Teraz, czy ona wróciła do siebie na chatę? Musimy to sprawdzić. Jest na chacie. Musimy podejrzeć, co ona tam robi. Musimy podejrzeć, czy ona przypadkiem nie zaciera śladów. Co ona tutaj takiego robi? Trzeba, prawda, się dowiedzieć. Uwaga, stoi w miejscu, patrzy. Czy ona coś kraftuje? Czekajcie, musimy przejść tutaj, jak detektyw po cichu ściągamy elytrę, trzeba to sprawdzić. Jak to wygląda sytuacja? Siedzi, znaczy bardziej stoi. Ale jest tutaj, otwieramy to. Dobra, niestety wszystkie się otwierają do góry, więc nie wskoczę tędy. Dobra, coś takiego, okej. Przejdźmy w takim razie tu. Przeskoczmy tu. Muszę dać radę. Nie daję rady. Nie wyjdę tędy. Dobra, mamy problem. Jestem w kłopotach. Nie dam rady wskoczyć na tą dolicę. Musimy patrzeć z tej strony. Co ona tu kombinuje? Stoi. Zastanawia się. Co... kombinujesz, zdrajco? Dobra, wchodzę do środka. Dobra. Nie zwraca na mnie uwagi. Ona udaje, że mnie nie słyszy. Zauważyła mnie. Co jest? Spaduwa. Jesteś zdrajcą? Śpię. Dobranoc. Nie unikaj odpowiedzi. Dobra, idziemy się też wyspać. Trzeba nabrać świeżego spojrzenia na to. Idę spać, zobaczymy co będzie. Czy ona mi odpisze? Idę zobaczyć, ona jest podejrzana jak dla mnie. To ona jako pierwsza zobaczyła to TNT, ja nie mam pewności, czy ona sama go nie podłożyła. Mogła tą książkę też tam dać, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, gdzie ona jest? Jest tam na górze, dobra. Robimy teraz, patrzcie, robimy taką akcję, uwaga. Dokładamy elytrę. Pum, lecimy do góry. Lądujemy na dachu. Lądujemy tu. Dobra, udało nam się bezkolizyjnie wejść na dach. Uwaga, tu, schodzimy na dół. Schodzimy tu. Dobra, obserwujemy ją. Co ona tu robi? Robimy tak. Dobra, ona znowu udaje, że mnie nie widzi. Znowu to robi. Robimy tak, zakładamy elytrę. Triki Sherlock Holmesowe. Włamanie do domu. To jest to. Trzeba przeszukać jej dom. Przeszukać jej kieszenie. Czy ma coś do ukrycia? Nic chyba nie ma do ukrycia. Może te książki nam coś podpowiedzą. Uwaga, co my tu mamy? Książka? Nie pokazuje, co to jest za ulepszenia. Dobra, ale ona w tym momencie zastygła, więc mamy czas, żeby przejrzeć jej skrzynki. Czy jest tutaj, jak znajdę tu TNT, jestem pewien, że to jest ona, jestem wtedy pewien. Ona mi oddała TNT tam, więc ona teoretycznie nie powinna mieć TNT żadnego. A jeżeli będzie miała, to... Nie, szczerze, sus. Nie, konfiskuję to. Zobaczmy, czy coś więcej przypadkiem tutaj nie ma. Tutaj nie. Dobra, jest gdzieś do detonacji TNT coś, to już w ogóle jest dla mnie mega podejrzane. Tu czy coś jest? No, do detonacji nie mamy. Całkiem możliwe, że może mieć narzędzie zbrodni przy sobie. Tutaj sprawdzaliśmy. Kurczę, ale ona ma itemy. Ale jest Fire Church. Oj, nie podoba mi się to. Jest mocno podejrzana w tym momencie, ale słuchajcie, wiecie co? Ja znam jeszcze jedno miejsce. Odkładajmy podejrzane rzeczy tutaj. Tu, to TNT również musi tutaj się znaleźć. To jest ta książka?
To jest ta książka, trzeba ją to w takim razie też odłożyć tutaj, to jest bardzo ważny item, to jest pusta książka. Nie wiem po co mi ona jest w ogóle, ale okej. Okay. Teraz tak, ona tam sobie dalej siedzi, sprawdzamy podziemia. Tu jest bardzo ważne, ona nawet nie wie, że my wiemy, że ona tu ma takie... Dobra, kocur jest najbardziej podejrzany moim zdaniem, ale kocura to trzeba załatwić w odpowiednio inny sposób. Więc robimy tak, robimy tu, iść, dobra tu, hop, sasa do środka, dobra dawaj, tu jest świetnie, super. I teraz robimy tak i robimy tutaj... Czekaj, przesunąłbyś się, kocie? Przesunąłbyś się tam na drugą stronę? Dobra, tak też może być, nie ma problemu. Okej, okay, dobra, z drugiej strony łóżko. Czy kot jest podejrzany? Najbardziej, szczerze kuwetę, ale tam nie będę grzebał, bo tam wiadomo co się robi. Więc może lepiej kuwetę zostawmy w spokoju. Dobra, wychodzimy. Gdzie ja straciłem ten blok? Czekajcie, czekajcie. Ja tutaj straciłem blok. A, bo ja tutaj go dałem, go tutaj nie było. Dobra, kocur, przesuń się. Przesuń się. Kurczę, bo mnie drażnisz już. Przesuń się. Świetnie, dobra. Tu stawiamy to, tu leci to. I teraz łóżko tak, dobra. Zabraliśmy to, co potrzebujemy. Możemy opuścić ten dom. Szczerze, bardzo ryzykownie to robiłem, ale sprawdziliśmy wszystko. Aj, tu są jeszcze jakieś? Dobra. Jest zapalara! Oj nie. Ja nie będę tego tolerował. Jak zobaczysz jeszcze jakieś... Jest druga zapalara. Konfiskuję to wszystko. Konfiskuję to wszystko, to mi się bardzo nie podoba. Bierzemy to oczywiście. Konfiskacja odbyta, prawda, pomyślnie. I to mi się mega nie podoba, że tu są takie rzeczy robione. O, wydaje mi się, że Emilia coś ukrywa. Jest podejrzany numer jeden, szczerze? Już wiem, po co mi jest ta książka. Ja już wiem. Szukamy zdrajcę, detektyw Toast. Detektyw Toast w tym momencie się uruchamia. Robimy tak, uwaga. Dziennik detektywa Toasta. Robimy to w ten sposób, mamy dziennik detektywa Toasta i robimy tak. Dzień pierwszy, ktoś próbuje wysadzić moje laboratorium. Dobra, to jest to, dzień pierwszy, ten również dzień, bo to jest kolejny podpunkt. Główni podejrzani i teraz musimy rozpisać, jest tak, moim zdaniem, a możemy zrobić coś takiego, główni podejrzani i teraz robimy tak, tak, tu myślnik i jest tak zróbmy od myślnika numero uno, prawda, Milki, uważam, że jest podejrzana w tym momencie, numero dwa, prawda, wydaje mi się, że w drugiej kolejności, o tu powinno być dwukropek, nie mi się przeniósł się mi na dół, dobra, tak. W drugiej kolejności wydaje mi się, że możemy być spokojnie podejrzany, może być Bzyku. Bzyku jest zawsze podejrzany o takie rzeczy. On jest dziwny, więc Bzyka też trzeba sprawdzić w tym momencie. Wezmę go na lupę. Wezmę go na lupę i zobaczę, czy przypadkiem... Ja właśnie, ja nie mam mojej lupy! Ja potrzebuję lupę jako detektyw. Gdzie ja mam mój teleskop? Teleskop potrzebuję. Gdzie ja mam teleskop? Czy jestem w stanie zrobić teleskop? Z tego co wiem, potrzebny jest do tego ametyst. Ja gdzieś miałem ametyst. Ja, jak już mam ten teleskop, to ja go później gubię gdzieś, ja nie wiem gdzie on jest zawsze. Dobra, ale jak gdzieś miałem, teleskop jest bardzo ważny dla mnie w tym momencie, musimy zdobyć teleskop. To nie mogę pracować bez teleskopu, wiecie o co chodzi, to w ogóle nie jestem wtedy prawdziwym detektywem, jak nie ma swojej lupy. Więc trzeba wziąć pod lupę to wszystko. Dobra, uwaga, tu nic nie ma. No nie jest dobrze, oj bardzo nie jest dobrze, bardzo nie jest dobrze. Dobra, musimy, nie mam nigdzie teleskopu, musimy zdobyć teleskop, dobra. Wiecie co, ja jeszcze nie jestem pełnoprawnym detektywem, nie mogę się nazwać pełnoprawnym detektywem, ale już jutro będę mógł, już jutro widzowie, obiecuję, jutro robimy wyprawę, robimy mój teleskop i szukamy następnego zdrajcy. Potrzebne mi to jest, bo bez tego nie jestem prawdziwym detektywem.